Hej ekipa, witam was, Stanium, witam was ponownie w Forever Skies. Oczywiście dzisiaj kolejna eksploracja, kolejny pytajnik. Już jesteśmy dosłownie na kilkanaście metrów od niego, już dolatujemy. I dzisiaj będziemy eksplorować, poszukiwać kolejnych technologii. Przydałaby się jakaś technologia, która pozwoliłaby zneutralizować te kwiaty, które pozwolą nam przejść do tuneli. Liczę na to, że coś fajnego dzisiaj odkryjemy. Mamy nieznany obszar, czyli dobra nadzieja jest, na pewno nas tutaj nie było. Natomiast liczę na to, że faktycznie coś znajdziemy interesującego. Słuchajcie, pojawia się też bardzo istotny temat, co dalej z tym serią, jak będzie to wyglądać. Bo ta, przypominam, że to jest Early Access i cały czas będą odbiory, tytuł będzie ulepszany. Natomiast no, pewnie w momencie, w którym się skończy, moc ogrywania tego, dopóki gra nie wyjdzie do pełnej wersji. I właśnie, analiza się rozpoczęła, bo nieznany teren, bardzo na to liczę, że coś fajnego znajdziemy. Oczywiście, spójrz na menu badań, znowu kolejne rzeczy. I ja już sobie zastrzegam prawo, że na przykład w weekend zrobimy sobie krótką przerwę. Ale nie przerwę, żeby nie nagrywać, oczywiście nic, nie będzie odcinków, nie będzie żadnych nowych epizodów. Natomiast ja sobie przerwę od gry nie robię, będę szykował się do dalszej rozbudowy naszego balonu, naszego sterowca. Bo możliwości rozbudowy są gigantyczne, a oczywiście to wszystko będzie trwało. Więc żeby was bardzo nie zanudzać, żeby nie zanudzać tą treścią, którą faktycznie będę chciał wam przedstawić, będę starał się tutaj przygotować to poza odcinkiem, żebym wam już móc zaprezentować gotowca. A nas jeszcze de facto sporo się czeka, bo mamy farmy wiatrowe zbadane w 53%, wieże radarowe 72% i podpyla 56%. Nie wiem z czym są podpyla, ale niech będzie. W każdym razie sporo wiedzy jeszcze. Natomiast pora, słuchajcie, sprawdzić jak działa ten lepszy wabik. Mamy ten wabik ulepszony, zaawansowany, to nie jest ta finalna wersja, ale jestem ciekaw, co on pochwyci, jakie uda nam się tutaj rzeczy złapać. W międzyczasie zobaczmy, no będzie tutaj chyba faktycznie ta eksploracja potężna. I teraz pytanie, w którym kierunku iść, czy na wieżę, czy pod wieżę? Na razie pójdziemy w dół, na razie pójdziemy w dół, oczywiście skaner, kusze też mamy, więc mamy przygotowane, bełty, wszystko w porządku i skaner. To co, schodzimy w dół. Pora zeksplorować, jeszcze dzisiaj dowiedzieć nowych rzeczy, nowych technologii. Liczę, że coś fajnego na pewno znajdziemy. Aha, to raczej nie jest fajne, tego się nie da zeskanować. Dużo na pewno surowców znajdziemy, znając te miejscówki. I ja liczę, że ta gra naprawdę będzie bardzo ambitnie rozwijana, że z Early Accessa bardzo szybko wejdzie do pełnej wersji. Bo słyszałem wielkie plany o tym, że mają być tutaj nawet farmy szykowane na naszym sterowcu, że będziemy mogli uprawiać różnego rodzaju rzeczy. Dobra, dobra, spokojna, natomiast liczę na to, że faktycznie będziemy mogli niedługo już tutaj faktycznie własne uprawy na naszym statku hodować. A to co to jest? Dzień dobry, czym ty jesteś? Zniszczona miękka poduszka. Aha, czyli chromowane zostało, przemieniło się w zgniłe jedzenie. No cóż, bywa. Do you remember the forests? Dlaczego to nie jest po polsku? Przepraszam bardzo. Ja się zapytuję, dlaczego to nie jest napis po polsku, ale czy faktycznie, czy pamiętacie lasy? No, w tym temacie raczej tutaj ubogo, ale co, to jest tyle, nic tu nie ma, poważnie? No to powiem wam szczerze, troszkę ubogo, póki co nic nie znalazłem, oprócz kawałku metalu, może tędy trzeba przejść, a nie, tędy przyszedłem. No to jak tu się przejść, chyba że trzeba iść do góry, może tak być. Dobra, wbijamy do góry, poszukujemy. Co tutaj się skrywa? I z tego co pamiętam w wersji demo jak ogrywałem, podobno patrzenie na słońce szkodzi. Prawda czy nieprawda? Nic się nie dzieje. Coś zostało zmienione. A to trochę akurat dziwne, może to przeszkadzało w grze, może to faktycznie wyłączyli, zmienili tą opcję. No ale faktem jest to, że teraz nic się nam nie dzieje, jeżeli patrzymy na słońce, a podobno mamy chorobę przeciwko słońcu. Podobno tak ona się tutaj nazywa, że ona nam przeszkadza. Nie wiem jak to ta choroba jest, jakie mają objawy, po prostu jakaś odporność i tyle. Ciężko powiedzieć. Natomiast no cóż, chyba trzeba zejść, na to wychodzi tutaj. Mamy przejście? Mamy, więc ja tylko patrzę, czy mam ewentualnie drogę ewakuacji. Stara poszkowana woda, okej, czyli na brak wody nie będziemy narzekać, ale tutaj de facto, słuchajcie, nic nie ma. Fajna stacja, nie powiem. Ale znaleziska tutaj jakoś ubogo na razie. Puszka wody? Raptem tyle? Serio?
Wygląda to, jakby to miało być jakieś uprawy, ale no nie widzę nic. Tak, tak, dobrze. Nie ma problemu, zaraz to ogarniemy. Ale gdzie są te uprawy? Pytanie, czy ja mogę to zeskanować? No nie, tego się nie da zeskanować. Nic tutaj się nie da zeskanować, nic nie da się pozyskać. O co chodzi? To jakiś kwiatek, ale też nie do skanowania. Dziwna okolica. Tutaj mamy za to jakieś napój izotoniczny, akurat to sobie weźmiemy, bo to izotonik, czyli energia. Trzeba by w końcu spróbować. Dobra, już izotonik wypijemy i będzie w porządku, tak? Zobaczmy, 5 woda, 15 energii. Energii w sumie mamy, więc nie ma problemu, znowu będzie lać woda, jest. Ta woda, dobra, mamy to. Nie narzekam, niech sobie leje, ale żeby nie było toksynów. Toksyn żadnych, bo to bym akurat nie chciał. Czyli de facto, słuchajcie, tu nic nie ma. Przynajmniej w tej okolicy nic nie znalazłem. Może gdzieś tu z tyłu. Ale poważnie, słuchajcie. No właśnie, jaki disease, jaka choroba, nic nie wiem na ten temat, tutaj nie ma opisane, że wiem tylko, że choroba popromienna, czy choroba przeciwko słońcu, a żadnych objawów nie dostajemy. Może to będzie jakoś wyjaśnione późniejszym. I słuchajcie, na tamtej platformie centralnie nic nie znalazłem. No liczę na to, że tutaj coś znajdę, że coś będzie, bo czuję się na razie zawiedziony tym lądowaniem tutaj. To są rzeczy, które mógłbym użyć pistoletu, ale pistolet ma swoją modowność, więc lepiej chyba ze statku zbierać te rzeczy. Statek pozwala nam nieskończoną ilość baterii ma, więc lepiej takie rzeczy stąd zbierać statkiem. Tutaj trochę plastiku, to akurat zawsze się przydaje przy craftingach, więc chodzimy niżej. Czy może tu coś znajdziemy? Szklany komponent, okej, czy tam coś pod spodem jeszcze ze szkła, to może tam coś znajdziemy interesującego. Dobrze by było. Weźmiemy trochę wody, brudnej wody, tylko nie wypić. I choć przyznaję, wypić mi się jeszcze nie zdarzyło, ale zjeść już wielokrotnie zjadłem jedzenie, które nie było gotowane, co akurat się źle dla mnie skończyło, bo żyganie plus 50, więc dziękuję. Ale uwaga, aba, dobra, tędy przejście. Trochę na ryzyku, ale próbujmy przejść. Może tutaj, wiecie co, latarkę może odpalimy, będzie więcej widać. O, od razu lepiej, trochę jasności. No i co, będzie tutaj coś interesującego? Czy to było takie lot po nic? Dobra, wyłączmy ten skaner na razie, bo tu widzę, że nic nie ma interesującego. Są jakieś skrzyneczki. Okej, coś mamy. Wygięta lampa ścienna. I co, po tyle tu przelecieliśmy? Po lampę ścienną? Seriously? Okej, mamy zwykły wabik. A, to jest wabik. Myślałem, że jakieś dane. Mamy łatkę. To akurat się przyda. Tutaj mamy coś interesującego. Serio? Ej, no. Słuchajcie, ja się coraz bardziej zawodzę tym, gdzie wylądowaliśmy. Naprawdę. Seriously, tu nic nie widzę. Jeżeli to jest wszystko na tej lokacji, to jest chyba jedna z gorszych lokacji na całej mapie. Poważnie, bo ja tutaj nic nie znalazłem. Trochę szkła, trochę zasobów, no fajnie, tak? To się na pewno przyda, ale... No sorry, ej! Gdzie jest, ja się pytam, reszta rzeczy? Gdzie jest ta tajna technologia, którą chcemy poznawać? Nie akceptuję. No nie akceptuję takiego, że coś musi tu jeszcze być. Tu zejście od góry. Tu są plastiki, które weźmiemy, które przegapiłem. I centralnie, słuchajcie, nie widzę nic. Wbijamy do góry. Na drabinkę teraz. Może na tej wieży widokowej. Chodź, poczekajcie, bo to tędy trzeba wbijać. Jaju, to jakie parkury czasami trzeba stosować. Idziemy. I co? Będzie coś interesującego? Czy będzie jedno wielkie nic? Powiedzcie mi, że coś tu jest. Bo naprawdę lokacja niczym się nie broni póki co. Choć przyznaję, widoki ładne tutaj są. Ale oficjalnie wyciągam bateryjkę. Tutaj nie ma, naprawdę nie było po co przylecieć. No chyba, że gdzieś coś pominąłem. Widzicie tu coś? Bo ja ewidentnie nic. Tam jest zanurzony już w tych bakteriach, czy tym wirusie. Tu, bo tak spadnie i będzie no, krzywo. Nic. Centralnie. Nic. Och. Myślałem, że znajdziemy tutaj naprawdę potężną technologię. A jedno wielkie nic. Proszę bardzo, to są odkrycia tej lokacji. Miękka poduszka.
Wymam nagodne logowisko dla zwierzaka. Dla zwierzaka? Pytanie, czy my będziemy mogli mieć tu zwierzaka? Nie wiem. Będzie trzeba sprawdzić. Miękka poduszka wygodna dla zwierzaka. Kurczę, to mnie teraz zaintrygowali. Oczywiście woda spada i tym podobne rzeczy. No nic, słuchajcie, w takim razie nic innego nam nie pozostaje, jak dalej eksplorować ten świat. Jak dalej testować. Co? Oczywiście burza. No i miałem mówić, że będziemy startować, będziemy lecieć. I co się okazuje? Burza. Burza z piorunami, które będą nam mocno dokuczać. Zwłaszcza, że jesteśmy trochę na otwartym terenie. Skażony posiłek? Jak to skażony posiłek? Ej, jakim cudem mam skażony posiłek? Posiłek przygotowany z wykorzystaniem brudnej wody. Ma wywartość odżywczą, ale jest szkodliwy dla zdrowia. What? Słuchajcie, omyłkowo użyłem brudnej wody. No nie no, zjem, bo jestem głodny, tak? Ale no, sami widzicie, jak to działa. Użyłem brudnej wody zamiast czystej, żeby tu cokolwiek zagotować. Ojej, ale jestem lama. No cóż, i znowu te pioruny. Dobra, ja wam to oszczędzę i widzimy się po burzy. Jako, że obleciałem naprawdę kilkanaście punktów, zebrałem kilka dosłownie rzeczy, przede wszystkim oświetlenie, słuchajcie. Gdyby ktoś chciał oświetlenie, to oczywiście takie oświetlenie jest tutaj dostępne. Tylko nie, pytanie, czy gdzie tu się powinno pojawić. W każdym razie nic fajnego, nic nowego nie znalazłem, jeżeli chodzi o te nasze odkrycia, żadnych nowych technologii. No miękka poduszka, tak? No to zróbmy ją, skoro już tutaj jesteśmy, to zróbmy ją. Natomiast najwyższa pora chyba zrobić ten analizator próbek wirusów. Płytka główna, polimery, wszystko tak naprawdę mamy. Wszystko mam pod ręką. Okej, miękka poduszka, fajnie, zrobiliśmy sobie miękką poduszkę. Polimery, w takim razie zróbmy sobie te polimery. Tylko czy ja jeszcze jakieś polimery mam oprócz tej sztuki jednej? To nie będzie raczej, wiadomo, kosztowne, straszne jakieś, bo mamy wszystko na zrobienie polimery. Przede wszystkim po prostu ten olej mamy, z którego się robi te polimery, więc proszę bardzo, zróbmy te polimery. Tylko pytanie, czy mi pozwolą? Nie, sądzę, że bezproblemowo tutaj mogę zrobić tą miękką poduszkę, zrobić. No ale czy mi to potrzebne? No raczej nie, bo jeszcze żadnego zwierzaka nie mam, więc sobie darujemy. Tutaj, jeżeli chodzi o gotowaną tłustą ćmę, ta akurat fajne nam daje jedzenie, czyli z tej lepszej płytki, bo daje nam a 60 punktów żywności, co jest prawie full na jedzenia. Zdecydowanie ta druga płytka jest spoko. Oczywiście ja też chcę zużywać zwykłe wabiki, bo skoro je poznajdowałem, tutaj słuchajcie, mam te najlepsze wabiki, mam wszystko tak naprawdę, żeby to przygotować. Skoro mamy, to zużyjmy. Natomiast zdecydowanie, słuchajcie, będziemy pracować na tym, żeby faktycznie zrobić tylko płytę główną. Potrzebujemy plastikowych odpadów. Plastikowe odpady. Czy ja mam plastikowe odpady? Chyba mam gdzieś tu odłożone. Pamiętam, że ich miałem sporo. Sporo zebrałem, słuchajcie, helu. Więc będziemy w międzyczasie, jak będziemy mieć tą przerwę do odcinka, będę rozbudował na stację, na statek. Będę starał się tutaj naprawdę coś fajnego zaplanować. I zobaczcie efekt końcowy. Mam nadzieję, już niedługo. Natomiast plastikowe odpady mamy, proszę, plastikowe odpady. Części maszyn, nie mamy plastikowych odpadów więcej, metal, tutaj materiał syntetyczny, plastikowe odpady, no jak na złość tych plastikowych odpadów teraz bardzo mało mamy. Nie wiem, starczy ta informacja, starczy tych plastikowych odpadów? Zdecydowanie nie, ale możemy sobie szybko wytwarzać, bo materiały syntetyczne nam naprawdę sporo jest tego, więc możemy to super wytworzyć i mamy płytę główną. Nic więcej nam nie potrzeba, tak naprawdę w tym momencie. Do kraftowania już złapało ćmę, fajnie. Nic nam więc nie potrzeba. Postawimy sobie to stanowisko do próbek i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy może to stanowisko do próbek nam coś odblokuje? Jestem ogromnie ciekawy, jestem wciągnięty, więc chciałbym zobaczyć, co się stanie. To zrobimy, oczywiście ekwipunek pełny. No jakby i że inaczej, więc wiecie co, ja sobie rzucę to. A nie, bo to nie mogę tutaj rzucić, tylko ja muszę rzucić w metal. No i najgorzej, właśnie, tak jak mówię. Nie wiem, nie mam informacji. O, zlogowałem się, ja, ta, super. Nie mam informacji, czy te skrzynki będę mógł dewastować i zamienić je na większe, więc na razie nie staram się nie robić kolejnych skrzynek. Mimo wszystko, analizator próbek wirusów. Proszę, zróbmy to, w końcu mamy z głowy. To, co mi zostało z zasobów, trzeba porzucać, czyli na przykład sztukę kryształu, mamy całkiem dwie sztuki kryształu. No,
nie powiem. Przydałoby się mieć więcej, no ale skoro mamy tyle, obstawiam, że i tak będziemy pewnie mieć dostęp, bo skoro możemy robić baterie z kryształów i możemy tutaj w przyszłości kryształowe paliwo mieć, to na pewno dostęp do tego surowca będzie bardziej obfity w późniejszym etapie. Natomiast no, zróbmy ten analizator i jeżeli to nam pozwoli cokolwiek więcej zrobić, na to liczę, to chciałbym polecić z powrotem do tego miejsca i zgarnąć dostęp, odblokować sobie dostęp do właśnie do tych podziemi, do tunelów, bo właśnie to bym chciał bardzo zbadać. Jeżeli chodzi o dalsze eksploracje, no tak mówię, obleciałem tych punktów pełno, tych punktów wiatrowych, zwykłe stacji zielonych, poznajdywam jakieś lampy, nie wiem w sumie gdzie te lampy teraz są, gdzie mogę je znaleźć, ale dobra, słuchajcie, mamy analizator próbek i proszę, postawmy go. Właśnie, teraz gdzie go postawić? No, on pasowałoby go postawić gdzieś tutaj. Mieści się? A figiel, nie zmieści się. No bo słuchajcie, jest pełno wszystkiego. Pełno wszystkich zabawek, więc sami widzicie. Może postawimy go tymczasowo tutaj, po przebudowie, tymczasowo, tak? Po przebudowie po prostu się go ogarnie gdzieś inaczej, postawi zupełnie inaczej. No, mieści się inaczej, nie ma. Mieści się po prostu tutaj. Spójrz na analizator, przeczytaj więcej. No to spójrzmy na ten analizator, czy ten... Bateria krystaliczna wymagana. No dobrze, mam jeszcze jedną w zapasie. Prawda? Czy nie mam? Mam, całe szczęście, więc szybko przerzućmy i odpalmy tą naszą zabawkę. Bateria, użyj. Miejsce na próbki wirusów. A podaj wirusa analizie. I pytanie, czy ćma możemy użyć? Nie. Cokolwiek możemy? Bio? Nic. Zastanawiam się, co tutaj trzeba. Brudna woda może? Pusta butelka. Brudna woda. Czy mam brudną wodę? Już nie. Najgorzej. Tu też nie mam. No. No i dobre pytanie. Sprawdź menu badań nad wirusami. Czy może faktycznie lista zadań? Schematy. Ma analizy. O! Fotofobia. Melon słoneczny trzeba zbadać, żeby była fotofobia. Choroba wyłysiny, ból, gdy zakażona osoba patrzy bezpośrednio na słońce. Nieprawda. No chyba, że mam dobrą odporność póki co. I jeszcze mamy wirus zawrotów głowy. Oczyszczony wirus zawrotów głowy, zasób biologiczny. Stokrotka pyłowa lub usypiający świerszcz polny. Co ciekawe, tą akurat roślinkę mam. Gdzieś tam leżała, nie wiem jakim cudem się zachowała, ale mamy to. Zbadajmy w takim razie ją. Proszę. I mamy. Wirówka mała, średnia, duża. Generator MV. Jak mogę to wybrać? Dobre pytanie. Postęp ekstrakcji, to co? Ale tu jest usuń, tak? Ruch. Użyj. Ruch. Szybkie. Nie wiem. Tak to działa? Nie, jak to powinno działać? Gdzie ja nóż podziałem? A nóż sobie przełożyłem, no tak. Podaj wirus się analizie. No dobra, tylko ja bym chciał tutaj zobaczyć. A! Przetwarzanie, tak po prostu. Próbka częściowo oczyszczona. I co teraz się zadzieje? Ujemny bez ładunku dodatni. Dajmy dodatni, nie wiem na jakim zasadzie to ma działać. Słuchajcie, jakieś pomysły? Kwas neutralny, alkaliczna. Dajmy tutaj. Próbka częściowo. Ej, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, co ja tu robię. Dajmy średnią analizę. Próbka zniszczona. Aha. Duża. Ujemny. Naprawdę nie wiem. Jakieś pomysły macie? Dajmy teraz neutralny. Próbka zniszczenia, czyszczenie. Dodajemy teraz małą. Dodatni. I kwas. Próbka zniszczona. A, czyli mamy dwa przeładowania, ale ci dużo chyba najlepiej się opłaca. Ujemny. I alkaliczne. Czy ktoś ma pomysł, co ja tu klikam? Ja naprawdę nie wiem, jak to z tego... Usuń rozmiar cząstki. Czyli wywalmy może to. Aha, czyli usuwamy te ujemne. Bez ładunku dodatni.
Ładunek bez ładunku. Bez ładunku. Wywalmy bez ładunku. Aha, czyli bez ładunku nie. Dobra. Przepraszam, to już wiem. Mały. Rozmiar średni, czyli usuwamy duże. Dobra, i ma być bez ładunku, czyli ujemny nie mamy, dodatnie są. Wywalamy. Dobra, już zacząłem chyba łapać. I mamy alkaliczne. Neutralne są. Dobra. Mamy próbka wirusa wyekstraktowana, syntezujemy przetwarzaniem. Dobra, załapałem. Załapałem. Klikałem na ślepo, później zacząłem czytać, tak? Ponieść wirus z zawrotów głowy. Ekwipunek pełny. Dobra, co my tu mamy? Lista zadań. Wirus zawrotów głowy mamy. Ale ciekawie. Słuchajcie, skaner coś nam pokazuje. Rodzaj farm to już mamy, rodzaj ogrodów. Podpyla, stacja badawcza. No to są rzeczy, które faktycznie poodkrywaliśmy. Jak widzicie, sporo rzeczy. No ale jeszcze chciałbym więcej, zdecydowanie więcej. Krystaliczne zabawki, zastrzyk. O, to wirus zawrotów głowy. Zastrzyk hipotermii. O kurcze, czyżby było to? Mamy. Mamy. I to fotofobię jeszcze bym popracował nad tym, więc musimy znaleźć. Ale no to zmienia nam postać. Rzecz, to słuchajcie, my to teraz w takim razie mamy. Mamy kierunek. Tak, 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 już wypiję tą wodę, kurczę, ale się czepia. Dobra, wirus zawrotów głowy mamy i co? Mamy to jakoś to analizować, badać. Zastrzyk hipotermii. Proszę bardzo. Czyżby było to droga do naszego otwarcia tunelu? Prawdopodobnie tak. No, ale oczywiście, tak jak obiecałem, tą historię pewnie dowiecie się już w kolejnym epizodzie, już w poniedziałek, więc na pewno ja się cieszę. Mam nadzieję, że wy także. Że już w poniedziałek będziemy eksplorować tunele. Natomiast zobaczmy fabrykator. Tutaj, ojeju, zastrzyk hipotermii, wirus zwrotku głowy. Ojoj, ojej. I możemy albo z takiego stwora, przynajmniej nie spotkałem się, ale podobno jest ten stwór, pisaliście mi, że ten stwór gdzieś jest do znalezienia. Jest stokrotka pyłowa, no to stokrotkę pyłową wiemy gdzie znaleźć bardzo łatwo, bo mamy miejsce upatrzone. Ale co ciekawe, trzeba nam kryształu energetycznego. Chyba, że tutaj wchodzimy bezpośrednio sobie bawimy się tym, tak? Wiemy już jak to działa. Już wiemy jak to analizować. Kurczę, spodobała mi się ta analiza. I teraz pozostaje mi w takim razie chyba polatać jeszcze. Pozbierać surowców, no raczej nie, bo nie ma co. Słuchajcie, i balon mam i tutaj wszystko mam. Więc chyba mi pozostaje jedynie iść w tamtym kierunku. Do naszej głównej bazy, zebrać, do bazy roślinnej, zebrać sobie troszkę roślin. Bo tam jeszcze mamy, chciałbym w końcu to odblokować wszystkie też zabawki. Ale zielony różkrawiec i te rzeczy i tutaj, no kryształ, tego na pewno nie będę na razie badał, bo nie mam potrzeby. Ale chcę pozostałe rzeczy odblokowywać. Więc już wiem, że lecę właśnie w tamtym kierunku, zebrać i zakończyć kwestię badań. Jesteśmy już przy naszej stacji, za chwilę będziemy eksplorować, poszukiwać tych zasobów, tylko trzeba sobie przypomnieć, co dokładnie potrzebujemy. Potrzebujemy przede wszystkim tuszobólów, 3-4 tuszobólowe, 5 tuszobólów i potrzebujemy siankowiec, mały gwiezdnik i potrzebujemy jeszcze ogólnie takich rzeczy, więc no, myślałem, że trochę, a, jeszcze zielony druszlakowiec. W takim razie, nie przedłużając, lecimy, tylko tak, ja bym sobie jeszcze przygotował, czy ja mam wszystko miejsce na tyle rzeczy, raczej nie, mamy dużo bełtów, no to może być problematyczne. Co my tu jest potrzeba, żeby można było zostawić? To jest nam zbędne, mogę to całkowicie pozostawić, miedź mogę pozostawić, to też mogę sobie porzucić, więc no, po prostu je to wyrzucam, bo ja w tym momencie z tym nie zrobię nic, centralnie nic, no cóż zrobić, taki urok. Dobra, wychodzimy, lecimy, a miałem rzucić tutaj do gotowania, weźmiesz i wrzuć tą ćmę i ugotuj nam i super. Ile to zajmuje czasu, aż się popsuje gotowane? Z tego co widzę 23 godziny. Nieźle, nieźle, 23 godziny dajemy radę. Jeżeli chodzi o butelki, mamy dwie butelki na brudną. O, to dam radę, jeszcze sobie wypiję energetyka i od razu się miejsce zrobiło. Możemy w takim razie wchodzić. Nawet jak będzie burza, to się nie boimy, bo jesteśmy nawet na dobrej pozycji, żeby się tu skryć. Jesteśmy naprawdę na dobrej pozycji, żeby się tu skryć, więc tutaj na pewno też jest fajne to, że... Ej, a tutaj nie było trochę inaczej? A to, czy nie jest czasem to jakaś inna stacja? O kurcze, to jest inna stacja, słuchajcie.
to jeszcze lepiej dla nas, mega, bo tu polimery będą. Ja myślałem, że jest jedna stacja. O kurczę, to jeszcze lepiej, bo polimery tutaj będą, olej. No to to wiadomo, co to jest, bo to jest nam pewnie nam niepotrzebne, no ale to jest mega informacja, więc polimerów sobie pozbieramy. Oczywiście, że pozbieramy, bo polimery nam bardzo będą potrzebne. Ale to może te polimery pozbieram później. Natomiast muszę przede wszystkim uważać też, żeby się tutaj nie potknąć, bo w takim razie tego terenu nie znam. Tak, tak, odporność, tak, nie ma problemu, już ogarniamy. Ja się tutaj przebiję, oj, ile polimerów, słuchajcie. Mega, ja naprawdę byłem przekonany, że ja tylko widziałem, że jest jedna stacja na całej mapie. A tu nie, niespodzianka. Pozytywna niespodzianka. Natomiast ja to na razie sobie to zostawiam, żeby tylko tu nie spaść. Ja się chcę przebić do naszych roślinek. Ja wigizdulo. No wiecie co, serio. Jak ja mam niby tam wejść? Chyba będę musiał skakać. A po prostu, hop. No to faktycznie, tamta stacja była bardziej bezpieczna pod tym względem. No ale dobra, chodzimy. Rozumiem, że mam sobie tu pozbierać rzeczy. Nie ma problemu. Co my musimy pozbierać? Co, przy kakao, no, siona kakaowca. Czy kawowca to nie, ale siniakowiec na pewno jest jeden potrzebny nam. To już pamiętam. Czy już mamy siniakowca zaliczonego? Możemy do góry wyjść? Chyba możemy. Ale jej, jakie tutaj dewastacja jest porobiona tego. Jak ja mam tu rzeczy zbierać? Halo, o nie, jeszcze to szkło jest uszkodzone. Znaczy mógłbym zebrać, tak? Mógłbym zebrać to szkło, ale no jest potrzeba? Chyba nie. W tym momencie tego szkła mamy sporo. Dobra, tu mogliśmy wyjść na wyższe pięterko, fajnie. To mi tam coś to daje, że wyszedłem sobie tak wysoko. W sumie to nie bardzo. W sumie to nie bardzo, jak widzicie. No nie, no naprawdę, tamta stacja była jakaś taka bardziej ogarnięta, mi się wydaje. Tutaj coś mamy, druślakowca, nie, nie, to będzie przy tym chyba długim, dużym drzewie. Więc tutaj, słuchajcie, nic nie mam. Biednie. Zejdźmy. Da się bezpiecznie jakoś tu zeskoczyć. No nie, serio, musiałeś skoczyć w dół aż dwa poziomy, no. No po prostu, no nie zdzierżę. To za niełuk. Się mówi, skacz jedno, a ten skacze dwa. Dobra, tutaj mamy oczywiście, co jest najlepsze w tym wszystkim, że słuchajcie, biorę nożyk, rzucę sobie i tutaj jest mnóstwo, ale to mnóstwo bio. Z tej trawy będzie biomasa, a z biomasy mamy paliwo, więc o, dla mnie to jest jak na lato, super. Tuszobulów, to są tuszobulowe, dwa, potrzebujemy aż cztery w tych. Palat, to nie wiem co jest, to jakieś palata. Śniakowiec to nie, więc już mamy na dwie recepturki, a potrzebujemy ich łącznie cztery, więc chciałbym ich znaleźć trochę jeszcze więcej. O, jest to, co chciałem. Tylko pytanie, czy ty się nie popsujesz, to wiesz co, ja sobie może pozbieram to, co mogę. I tutaj się rozejrzę, właśnie, to jest ten dźwięk, o którym mi mówiliście, że tutaj podobno coś chosło, jakiś zwierzak. Więc może ja sobie wezmę kuszałkę. Tutaj jest oczywiście to coś, co jest ciekawe dla nas, czyli ten owoc kawowca, czy jak mu tam. A to gdzieś, to co hałasuje, to chyba nie jest tu, tylko chyba jest tutaj. Ła! Zapomniałem, że tu było szkło. No nie, to było... No. Mógłbyś? Dziękuję. Dobra, ja tu przygotowany, żeby mi na mnie coś wyskoczy zaraz, a ja... Czekajcie, gdzie to jest? Wow, aż dwa! Faktycznie! Ej, bo ja tego nie mogę strzelać. Spróbujmy teraz. Załatwiony? Dobra, jeden bełt wystarczył. No i ładnie. I podnosimy. Usypiający świerszcz polny. Usypiający. Ciekawe. Tuszobulów znowu. Dobrze. Palat. Tuszobulów. I tutaj mam palat. Dobra, coś mamy za dużo, byśmy czegoś nie brali niepotrzebnie. Bełty. Wiecie co, zjemy sobie. W sumie, oj, to nas leczy, to jest super. Tuszobulów. I chyba to jest wszystko. W takim razie. Jeszcze muszę ten druślakowiec wziąć, czy coś, to tam było, żeby jeszcze tą jedną technologię odkryć. Kurczę, ile tutaj wiedzy, nowych rzeczy, super, mega, fajnie, super. Teraz wrócę cały do domu, będę mega szczęśliwy. Więc tak, to rzućmy tu, bo jest nam niepotrzebne, więc teraz mogę nożyk wziąć. Nożyk mówiłem.
I zabierzmy tą zabawkę. Zjedz, nie zjedz, broń cię Boże, nie jedz tego. Bo byśmy się jeszcze potruli i tyle by tego było. I teraz tak, tutaj musimy zeskoczyć. Dobra, mamy to. No to schodzimy, słuchajcie, badania robimy. I mi się podoba, kurczę, ale naprawdę. A, jeszcze miałem wody zabrać. Tak, zapomniałem. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że okazuje się, że jest ich więcej niż jedna ta stacja. Daje nam naprawdę to potężne spektrum. Okazuje nam, że naprawdę są możliwości tutaj eksploracyjne. Byłem pewny, że to jest to miejsce, w którym tutaj byliśmy, a okazuje się, że zupełnie nie. I fajnie, naprawdę, dobra. Butelka filtrująca, szkła potrzebujemy? Nie ma problemu. Nie ma problemu, szkła mamy pod dostatkiem, słuchajcie. Te bełty na razie nam nie są potrzebne, dobra, to rzucajmy tu. I to butelka filtrująca, więc to już badamy, to szybko będzie, to będzie naprawdę mega szybkie. Czy mogę tutaj użyć tego? Mogę. Podaj wirusie analizę. I to jest średni, więc likwidujemy duże elementy. Tak jest. Próbka częściowo. Teraz potrzebujemy bez ładunku. A nie, bo to jeszcze są duże. O tak, bo to jest elementy wirusa, to są te, a duże trzeba zlikwidować. Więc usuwamy te zbędne po prostu rzeczy. Bez ładunku, więc usuwamy dodatnie. Dobra. Podoba mi się. I ojoj, i tu jeszcze średnie to wszystko, to wywalamy te duże. I tu ma być jeszcze bez ładunku dodatnie. I zostaną nam małe do usunięcia. Fajnie. I teraz mamy kwas, neutralne, alkaliczne. Proszę bardzo. Tylko to pH nam wychodzi poza ekran, to jest akurat dziwne. I mamy próbkę gotową. Super. Wirus zawrotów głowy, możemy znowuć po raz drugi. A teraz stacja badawcza i zróbmy to. I zróbmy to. Transformator to nie, ale cartridge. Nie mamy, tylko mały gwiezdnik. Zróbmy teraz takie badanie. No wiadomo, baterii nam zejdzie, ale baterii zaraz dostajemy kolejną, więc też sobie wezmę, bo tych baterii tyle pozbierałem, że w ogóle się tym nie przejmuję. I teraz w końcu, słuchajcie. Tak jest, super. I teraz w końcu dostajemy to, na co zasłużyliśmy, czyli po tych długich ekstrakcjach, dużym czasie badań, teraz możemy bawić się naprawdę w badania. Tylko tak, tego nie mam, tego nie mam. Śniakowiec i metale. A śniakowca miałem, wzięć tego. Halo. Śniakowiec. Tubuszulów, tubuszulów, tubuszulów. 20 godzin, żeby to przetrwało. To jest długo. Ale chyba nie mam takiego śniakowca. Paint tool to potrzebujemy transformator, chociaż sztuki jeden. No to zróbmy sobie szybki transformator. Czy będzie mi to dane? Transformatory to są elementy i części. Mamy jedno i drugie. Gniłe jedzenie, plastikowe odpady, elementy i części. No to już mamy jedno i drugie. Więc mamy to. Tak, faktycznie. Dobra, tu już sobie uzupełnię. Raz, dwa, super. A, miałem zlać tą wodę. Czystą, brudną, super, mamy to. Widzicie, tyle rzeczy, że człowiek nie nadąża, ile tego ma. A, tu są elementy i części, to teraz rzućmy transformator, sobie jeden zróbmy. I ja w międzyczasie jeszcze skoczę sobie po tą śniakowca, bo brakuje tam i małej gwiezdni. Kurczę, małego gwiezdnika nam brakuje. Zabym był szczęśliwy. Stokrotka pyłowa, to będzie trzeba się pobawić. No i tutaj będzie wszystko. Będzie mega wszystko, dobra. Transformator, dawaj. Żeby było faktycznie to ogarnięte. Tak, super. I zbadajmy w takim razie jeszcze to. Paint tool. Żeby to było już odkryte. A ja lecę po stokrotkę i za chwilę tutaj wracamy. Ciekawe jest to, że jak teraz chciałem podać analizie kolejnego robaczka, okazuje się, że znamy już procedurę, więc automatycznie maszyna się samoczynnie przetworzyła. Po wirusowy zawrót głowy mamy gotowe, więc jak widzicie, raz nauczony schemat, zapamiętany, podoba mi się. Oczywiście poziom baterii strasznie się rozładowuje, nie szkodzi. I z tych rzeczy, które mamy do zbadania, zostało nam kadrycz prostowych schematów, mały gwiezdnik i jeszcze stokrotka pyłowa jest potrzebna, kryształiczne paliwo, a już zrobię dla świętego spokoju, bo i tak idziemy po te kryształy, więc dobra, weźmiemy to. I żeby nie było, że nic nie badam, że oczywiście, że pomijam, nie pomijam. Słuchajcie, nie pomijam, badam, analizuję i mamy to gotowe. Pytanie, czy coś tu jeszcze, butelka filtrująca, pusta butelka, zielony druślawiec. Więc jakbym jeszcze znalazł taką, to bym dostał butelkę filtrującą. Co byłoby też ciekawe, bo moglibyśmy tutaj faktycznie działać. Fabrykator.
odblokowuje nam naprawdę potężne rzeczy. Tutaj mamy paliwo krystaliczne, jeden kryształ i materiałów synthetycznych, mamy mnóstwo. Mamy... Tak, dobrze, mamy tutaj dużo, dużo informacji, dużo nowych technologii, dużo nowych zabawek, więc jak najbardziej można korzystać. Polecam, polecam. No i tak jak powiedziałem, ja będę kolejny epizod już z wami poniedziałkowy przedstawiał przy rozbudowanym naszym promie, a planuję potężną rozbudowę. Mam nadzieję, że coś mi z tego wyniknie i was będę zapraszał już na eksplorację tuneli. A jeżeli chcecie jeszcze więcej z Forever Skies, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!